Proszę bardzo. Proszę. To miło wreszcie spotkać się vis-a-vis jakoś na żywo i nie jak jakieś kółka i cykiele z opośrednictwem monitora na patologię naszych czasów. W każdym razie moje pytanie jest takie. Jak pan jako publicysta postrzega możliwość wygrania wyborów przez Konfederację? Ale pytanie jest szersze w gruncie rzeczy. Chodzi mi o to, jak pan postrzega możliwość zmiany układu politycznego w Polsce. Ja pytanie zbliżone, nie tak jestem zbliżone, zadałem kilka lat temu Korwinowi i on mi odpowiedział, że ja przywiązuję zbytnią wagę do układów niejawnych, że to rozwiąże się, no biologia zrobi sprawę. Natomiast ja uważam, że on się mylił, bo nie wziął pod uwagę no, słynnego, znanego w Polsce procesu dziedziczenia, czyli to, że dzieci polityków zostają politykami, dzieci prezesów banków prezesami, dzieci prokuratorów prokuratorami, a dzieci kapusiów zostają autorytetami. To prawda, ale to wie pan, dlatego ja uważam, że Konfederacja musi się nastawić na długi marsz. Nie może się spodziewać spektakularnych rezultatów takich, że z dnia na dzień tam, zresztą może i dobrze, dlatego że dobrze by było, gdyby się tam trochę bardziej wszyscy podciągnęli, że tak powiem, w sprawach państwowych. Natomiast od czego zależy to, czy Konfederacja zdobędzie wpływ znaczący na politykę państwa? Od jednej rzeczy, która z Konfederacją nie ma nic wspólnego. Czy, no, przynajmniej połowa ludzi w Polsce zrozumie, a to jest, jesteśmy dalecy od tego jeszcze, że rząd nie może im niczego dać. Że rząd jak im daje, to ich przekupuje ich własnymi pieniędzmi. Dopóki ludzie tego nie zrozumieją, no to będą głosowali na te ugrupowania, które im tam się licytują między sobą, co one tu tam im dadzą. No. Nawet Tusk, ja to tak z przykrością na to patrzę, bo ja Tuska poznałem 1 lipca 1989 roku na zjeździe Towarzystw Gospodarczych i Środowisk Liberalnych w Gdańsku. I on wtedy, to nie wiem, pomysł babciowego, tak jak go znałem wtedy, to nie przyszedł mu do głowy nawet w gorączce. Nawet w gorące by nie przyszedł do głowy. No a teraz proszę bardzo, licytuje się z naczelnikiem państwa jednego dnia babciowe, drugiego dnia się odgraża, że wszystkich będzie dusił gołymi rękami. No po prostu tragedia. Tragedia. No a demokracja polityczna w ogóle polega na tym, że korupcja staje się nie jakąś patologią, tylko najgłębszą zasadą rządzenia. I dopóki tak będzie, to Konfederacja będzie stanowiła margines. Być może tam nawet jako margines może zdobyć jakiś wpływ sporadycznie. Czyli praca u podstaw? No mówię, ja to nazywam długim marszem. Długim marszem. Nie nastawiać się na spektakularne, te, a już gdyby najgorsze są nieproszone rady, wie pan, ale gdyby mnie ktoś zapytał o radę, to ja bym powiedział, że na przykład jakiekolwiek wiązanie się Konfederacji z PiS-em byłoby dla niej pocałunkiem śmierci. Dlatego, że czar by prysnął w jednej chwili. I to ja bym tego nie zrobił. To dlatego długi marsz. Proszę bardzo. Czy może pan głośniej trochę mówić? Marsz, długi marsz Konfederacji. To nie jest tak, że z punktu widzenia przyszłości są nasze pokolenia, a pokolenie wiemy, jak wygląda ich edukacja. Czyli jesteśmy skazani na właściwie na porażkę. Proszę pana, no, no tak, to prawda, ale jeżeli, wie pan, powiem panu w ten sposób, że jeżeli dla Polski można ludzi zabijać, no przecież można, prawda? No to można trochę poczekać. To nie jest takie strasznie trudne i nie wymaga takich poświęceń. No można trochę poczekać. Jak pamiętam, to kiedy Konfederacja, czy taka formacja jak ona, może liczyć na sukces polityczny, to zależy od stanu ludzkiej świadomości. Nie to, żeby wszyscy tam, bo to nie ma takiej potrzeby, ale żeby przynajmniej połowa zrozumiała tą prostą rzecz, że rząd im nic nie może dać.
Proszę bardzo. Czy pan redaktor mógł udzielić relacji takiej oczywiście nieproszonej rady? O, najgorsze są nieproszone rady. Tak. Jak zachować spójność i nie dać się podzielić, czy też rozbić w sytuacji, gdy rzeczywiście te sondaże, które są, się utrzymały i realna stałaby się sytuacja, że Konfederacja uzyskała 10 czy tam mniej więcej coś koło tego. Proszę pana, ja wszystkich polityków Konfederacji nie znam, ale niektórych znam. No i na przykład pan Bosak, bardzo go cenię. On ma jedną zaletę, to na pewno, nigdy, a już od wielu lat go znam, nigdy go nie widziałem wyprowadzonego z równowagi. To jest wielka zaleta, więc on ma, że tak powiem, trzyma nerwy na wodzy. Jeśli chodzi o Grzegorza Brauna, no to on jest impulsywny i tak dalej, ale ta impulsywność mieści się w pewnych ramach. Jeśli chodzi o pana Mentzena, no to jak on zostawał prezesem Korwina, a później już tej Nowej Nadziei, to zaprosili mnie na konferencję taką i ja mu udzieliłem takiej rady, też nieproszonej. Powiedziałem, że Franciszek, książę de la Rochefoucauld, zauważył, że trudniej jest nie dać rządzić sobą, niż rządzić innymi. Więc jak ktoś chce rządzić innymi, to najpierw powinien nauczyć się nie dać rządzić sobą. Bo jak będzie, jak to zaniedba tę umiejętność, no to wtedy ktoś go, że tak powiem, z każdą formę ulepi. To jest trudne. To jest trudne, bo to dużo pokus jest. Ale jak poeta mówi tak, nie ma dnia bez pokus, nie ma pokus bez hokus, bo zawsze potem są hokusy na końcu. Także. Proszę państwa, proszę bardzo, pan pod ścianą. A propos tej spójności Konfederacji, pan mi odpowiedział, chciałem zapytać, czy pana zdaniem rozbicie UPR w latach 90. i podejście niektórych ludzi i tworzenie SPR-u wynikało tylko z różnic ideowych, czy było inspirowane jakimiś, powiedzmy, spiskowymi i nieformalnymi? Spiskowymi, wie pan, spiskowymi, to ja nie przypuszczam, tylko wiem. No wie pan, bezpieka nawet skromnymi się interesuje. To nie jest tak, że oni tylko tymi dużymi, takimi skromnymi też się interesują. Proszę bardzo. Panie Stanisławie, interesuje mnie pańskie zdanie na temat naszego Sejmu, który liczy 460 posłów, prawda? No. Już omawialiśmy pewne tutaj ustawy, które przeszły, katastrofalne dla państwa polskiego, dla Polaków, które praktycznie rzecz biorąc zostały uchwalone bez głosów przeciwnych. Moim zdaniem... No nie, to bardzo rzadkie takie ustawy. Ja nie mówię o wszystkich, ale w ciągu ostatnich 2-3 lat wiele nie tylko kontrowersyjnych, ale haniebnych ustaw. Nie, no większość parlamentarna przeforsowuje te, ale nie przy pomocy jednomyślnych głosowań. Nie ma takich w Sejmie. Ale ja mówię o... No dobrze, ale to do czego pan zmierza, tak? I dlatego teraz jest moje pytanie. Jak pan myśli, ilu mamy osłów rzeczywiście niezależnych, którzy funkcjonują dla dobra państwa polskiego i Polaków? Proszę pana, nie mamy takich posłów ani jednego, dlatego że każdy poseł jest w jakimś kole czy w klubie, chyba że go wyrzucili albo sam wystąpił, no to uchodzi za posła niezależnego. No ale czym, o co się martwi poseł niezależny? O to, żeby się jak najszybciej od kogoś uzależnić, bo inaczej nie wezmą go na listę. Wie pan, na wybory. Więc to jest stan przejściowy. Niezależność jest stanem przejściowym. A wszyscy inni są zależni w tym sensie, że
muszą, jeżeli tam jest dyscyplina klubowa, to bez względu na to, co tam sobie osobiście sądzą, no to muszą głosować tak, jak dyscyplina tego wymaga. Moim zdaniem to nic na to poradzić nie można. Tak, moim zdaniem posłów jest za dużo. Ja na przykład, jak sporządziłem projekt konstytucji, to tam właśnie dlatego nie popierali go posłowie, bo tam napisałem, że Sejm się składa ze 120 posłów. Dlaczego tak napisałem? Dlatego, że no i tak w ogóle tak naprawdę w Sejmie jest jakieś około 100 osób, które wiedzą, o co chodzi, a reszta to tak tam tego korzysta, że tak, z życia. Natomiast powód taki merytoryczny jest taki, że moim celem tam w tym projekcie konstytucji było zredukowanie rządu, zredukowanie kompetencji rządu do takich kompetencji, które się wiążą z użyciem przemocy. I to by wymagało 6 resortów w rządzie. Ja w ogóle byłem zwolennikiem systemu prezydenckiego. No a posłowie, bo w Sejmie są komisje, które tam biją pianę i tak dalej, no to akurat na 20 osób, na takie 6 komisji, to akurat jest 120 i więcej nie trzeba, bo to by tylko same zgryzoty z tego by wynikły.